Dzień dobry, w salonie poseł Marcin Mastalerek, nowy rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Witam w Trójce, pierwszy raz w tej roli. Dzień dobry, witam serdecznie. Dlaczego Andrzej Duda, panie pośle? Dlatego, że jest to polityk pomimo młodego wieku już bardzo doświadczony. Był ministrem w rządzie, był ministrem u świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, był parlamentarzystą, dziś jest europosłem. Jest to człowiek wykształcony, jest doktorem nauk prawnych, zna języki obce i uważamy, że na jego tle będzie widać wszystkie wady Bronisława Komorowskiego. Wszystkie wady Bronisława Komorowskiego będą uwypuklone na tle Andrzeja Dudy. Jest to człowiek, kilka dni który temu, ma realną szansę. Kilka dni temu profesor Ryszard Bugaj, jakby nie było, szef Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości, w tym studiu, na pana miejscu siedząc, stwierdził tak: nie widzę jego, czyli Andrzeja Dudy, jasnej tożsamości. Nie bardzo wiem, kim on jest. To jest słaba rekomendacja. Przede wszystkim pan profesor Bugaj nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Jest szefem Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości. Ale nie jest szefem Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości. Jest akurat profesor... Członkiem, przepraszam, jest Rady Programowej. Profesor Piotr Gliński, ale nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, a to Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości decyduje i to jest kandydatura pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. I no, ja mógłbym odbić piłeczkę i zapytać się, jakie poglądy ma Bronisław Komorowski. Z jednej strony otacza się takimi postkomunistycznymi politykami jak pan Nałęcz, a z drugiej strony na marsz zaprasza NDK Romana Giertycha. Ale nie chodzi o Andrzej Duda, piłeczki, panie pośle, nie chodzi Andrzej o Duda piłeczki, tle... tylko o to, że człowiek, który, jak rozumiem, jest życzliwy Prawu i Sprawiedliwości, no, pracuje nad programem, czy zgodził się pracować nad programem, mówi, że nie bardzo wie, kim jest człowiek, który ma być kandydatem na prezydenta Prawa i Sprawiedliwości. Ale świetnie wie, kim jest Andrzej Duda, pan premier Jarosław Kaczyński, który swoim autorytetem rekomendował Andrzeja Duda. Ja też wiem bardzo dobrze, kim jest Andrzej Duda, jakie ma poglądy. Poglądy ma takie jak świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, na którym się wzoruje i którego testament chce wykonywać w polityce. I to jest decyzja Jarosława Kaczyńskiego i wyobraża pan sobie, że Rada Polityczna może podjąć inną decyzję, nie zaakceptować tej decyzji? Myślę, że to będzie jednogłośne. Pan prezes Jarosław Kaczyński ma wielki autorytet w partii, a Andrzej Duda jest bardzo lubiany w partii i też ceniony za swoje kompetencje, ale też zasługi. I jeżeli ktoś się pyta, jaki będzie Andrzej Duda jako prezydent lub jaka będzie jego prezydentura, myślę, że będzie to prezydentura wzorowana na świętej pamięci prezydencie Lechu Kaczyński, że będzie wykonywany testament Lecha Kaczyńskiego zarówno w polityce zagranicznej, jak i polityce wewnętrznej. Jeśli więc... decyzję podjął Jarosław Kaczyński, a zaakceptować ją tylko musi, co jest, jak słyszę, formalnością Rada Polityczna, to znów się podniosą głosy i pytania o stan demokracji w partii Prawo i Sprawiedliwość. A w jaki inny sposób można by wyłaniać kandydata? Ten jest najlepszy. Był taki pomysł prawybory w Prawie i Sprawiedliwości. Pamiętam. To był fatalny pomysł. Od początku mówiłem, że to jest zły pomysł i mówiłem to kolegom otwarcie. Przez ten pomysł mieliśmy przez tydzień czy dwa fale przecieków do prasy. Ale dlaczego on był fatalny? Co jest złego w idei prawyborów partyjnych i szukaniu kandydata na prezydenta w ten sposób? Myślę, że taki pomysł sprawdza się oczywiście w zachodnich demokracjach, ale nie sprawdza się w młodej polskiej demokracji i do tego w partii, która jest pod ostrzałem establishmentowych mediów. Byłby to pomysł, który byłby wykorzystywany przez wrogów Prawa i Sprawiedliwości do próby skłócenia polityków Prawa i Sprawiedliwości. Dziś nie ma takiej dyskusji. Wybraliśmy świetny moment, bardzo dobry moment, bardzo dobre miejsce na zaprezentowanie kandydata i uważam, że dziś osoby, które związane są z obozem władzy, mają realnie czego się bać. Czyli Ryszard Czarnecki, panie pośle, miał złe wrażenie, kiedy mówił o tym, co mówił, a mówił tak w sierpniu. Mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński, świetny polityczny strateg, rozważa przeprowadzenie w PiS prawyborów. No to było wrażenie Ryszarda Czarneckiego najwyraźniej złe. Może prezes rozważał, ale doszedł do wniosku, że to jest zły pomysł. Czarnecki mówił, to by zdynamizowało życie partyjne, ale i samą kampanię. To byłaby właśnie okazja do zademonstrowania ciekawych osobistości. Był to pomysł, który był obarczony wieloma wadami, o których powiedziałem i może miał kilka zalet, ale miał na pewno więcej wad. Dziś mamy bardzo dobrego kandydata. Jestem przekonany, że w obóz władzy ma się kogo obawiać. To kiedy tę decyzję zatwierdzi Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości?
No na pewno będzie to już po wyborach samorządowych. A kongres, na którym pan Andrzej Duda wygłosi, przedstawi swój program? O czym najpierw Rada Polityczna, później kongres. Dziś nie znamy jeszcze terminów, ale jeszcze raz chciałbym powiedzieć na tle zalet... To już pan powiedział, panie pośle, nie ma sensu powtarzać. Nasi słuchacze są dość inteligentni, a nawet bardzo inteligentni, oni zrozumieli, wydaje mi się. Pan Andrzej Duda mówił wczoraj tak w Krakowie: Polacy zwyciężają, kiedy są razem. I to było takie przesłanie tego wczorajszego dnia, między innymi. Panie pośle, czy liderzy Prawa i Sprawiedliwości dostali zaproszenie na obchody Święta Niepodległości na Placu Piłsudskiego w Warszawie? Tak, dostaliśmy oczywiście. I dlaczego nie było przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości na placu? Dlatego, że wolność, bo obchodziliśmy 25 lat wolności, polega na tym, że nikt nie ma prawa zmusić nas do obchodzenia. No to nie jest pierwszomajowy pochód, chociaż może i byliby tacy, którzy pamiętają te czasy, postkomunistyczni politycy jak pan Nałęcz, którzy chcieliby lansować takie pomysły, tego nie wiem. Nikt, a dlaczego nikogo... nie było was tam? Bo rozumiem, że nikt nikogo nie zmusza. To oczywista oczywistość. Dlatego, że mamy swoje społeczne obchody. Zaczynają się 10 listopada. Są połączone z comiesięcznym marszem upamiętniającym katastrofę smoleńską. Byliśmy w Warszawie pod pomnikami najpierw marszałka Piłsudskiego, później innych bohaterów niepodległości rano. Później byliśmy w Krakowie. Nie da się połączyć tych obchodów tak, żeby przynajmniej reprezentanci partii byli na tych oficjalnych obchodach? Niestety marszałek Sejmu. Niestety Bronisław Komorowski uczynił z poważnych obchodów, które powinny być godne, i nie mówię tu tylko o 11 listopada, mówię tu o innych, takie obchody, które są dla nas nie do zaakceptowania. Dla nas maszerowanie z czekoladowym orłem i różowymi balonikami jest nie do zaakceptowania. A widział pan wczoraj czekoladowego orła na marszu Razem dla Niepodległej, albo różowe baloniki? Na szczęście nie, ale widziałem. Bo pana tam nie było, to nie mógł pan zobaczyć. Ale widziałem w telewizji, że ten marsz z roku na rok jest mniejszy i teraz już był jeszcze mniejszy niż rok temu, i pomimo takiej propagandy, no... Ale pan jednak wie o tym, że był czekoladowy orzeł wczoraj na tych obchodach? No wczoraj nie, ale był wcześniej i było wiele wypowiedzi Bronisława Komorowskiego i jest każdego dnia, które dzielą Polaków, i nie ma najmniejszego powodu, żebyśmy byli w tym marszu. Był tam Roman Giertych, także widzę, że pan Bronisław Komorowski oprócz pana Nałęcza ma też innych przyjaciół. Życzę powodzenia. Z archiwum obchodów Święta Niepodległości kilka słów wyciągnijmy. Taki oto cytat. W sprawach najbardziej elementarnych, niezależnie od różnic politycznych, które są rzeczą normalną, powinniśmy się potrafić porozumieć. Tak mówił Lech Kaczyński 11 listopada 2006 roku na Placu Piłsudskiego. Myśli pan, że mogą ze sobą porozumieć się politycy, którzy nawet w tym jednym dniu, w Święto Niepodległości, nie potrafią być ze sobą razem? Oczywiście, mówił o tym wczoraj kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Andrzej Duda. Mówił o tym, że jeżeli będzie prezydentem, to politykę zagraniczną prowadzi się wspólnie z rządem i on będzie ją prowadził. Mówił, ale jeśli będzie prezydentem, to będzie organizował obchody tu w Warszawie czy w Krakowie? To myślę, że najlepiej zapytać się Andrzeja Dudy, ale chętnie to zrobi, jeśli tylko przyjdzie do naszego studia. Obchody państwowe są w Warszawie. Nasze obchody są obchodami społecznymi. Jarosław Kaczyński mówił wczoraj: wzmacniajmy polskie państwo. Polska nie może być klientem, Polska musi być krajem, który uprawia politykę podmiotową. Panie pośle, dziś Polska jest klientem czy petentem, bo takiego słowa też używał Jarosław Kaczyński? Pan premier Kaczyński mówił też o głównej zasadzie, o tym, że niepodległość jest cały czas zadaniem, które trzeba wypełniać każdego dnia. Dziś niestety politycy tacy jak Donald Tusk wolą płynąć w głównym nurcie, być poklepowanym po plecach i później mogą liczyć na stanowiska, a nie znaczy, walczyć, że Polska jest klientem. Czy Polska jest klientem albo petentem? Właśnie to, że występujemy w roli takiego petenta, pokazuje kwestia pakietu klimatycznego. Gdybyśmy my potrafili walczyć o podstawowe gospodarcze polskie interesy, to zawetowalibyśmy pakiet klimatyczny. To jest pierwszy przykład z brzegu. W Sejmie kilka dni temu do szefa MSZ-u mówił tak: władza nie może mieć mentalności stłamszonego popychadła innych stolic, bo Polska na to nie zasługuje. To które stolice najmniej popychają, panie pośle? No najlepiej obrazują słowa profesora
Szczerskiego. Najlepiej obrazuje słowa profesora Szczerskiego sytuacja, gdzie Polska jest wypchnięta z rozmów o Ukrainie. Gdybyśmy my prowadzili podmiotową politykę, to dziś bylibyśmy przy stole w sprawach Ukrainy. To są sprawy dotyczące naszej granicy, państwa z nami graniczącego i niestety przez błędną politykę zarówno ministra wcześniej Sikorskiego, a i Bronisława Komorowskiego dziś nie ma nas przy tych rozmowach. Myślę, że to jest najlepszy przykład do słów profesora Szczerskiego. Panie pośle, czy do Kolarzyńskiego sądu dyscyplinarnego wpłynęło odwołanie Nie. trójki posłów Hoffmana, Kamińskiego, Rogackiego? Nie. A komitet polityczny wysłuchał, co mają do powiedzenia przed podjęciem decyzji? Nie. Nie wysłuchał komitet polityczny. Nie byli parlamentarzyści zaproszeni na jego obrady. To była tak zwana szybka... podstawie ta szybka decyzja w pewnym pośpiechu, jak pan mówił, została podjęta? Na podstawie, panie redaktorze, relacji i faktów przedstawionych przez media. Ja rozumiem, że media informowały o prawdziwych wydarzeniach, chyba że pan ma jakąś inną wiedzę. Będzie możliwość... Tu jestem zaskoczony, kiedy pan mówi, że na podstawie medialnych doniesień, bo pamiętam takie medialne doniesienia, które podważali politycy Prawa i Sprawiedliwości, ba, zapowiadali pozwy sądowe przeciwko autorom tych doniesień. Na przykład doniesienia na temat finansów Prawa i Sprawiedliwości, ochrony prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Przepraszam bardzo, ale to nie były doniesienia. Nie wiem, czy ktoś... To były artykuły prasowe na ten temat. No tak, no ale... Konkretne. Ja nie rozumiem bardzo, co jest złego w ochronie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego po tym, jak dziś w więzieniu siedzi były członek Platformy Obywatelskiej Ryszard Cyba, który powiedział, że chciał zabić Jarosława Kaczyńskiego, tylko miał za krótką broń i była zbyt dobra ochrona. Panie redaktorze, jesteś... Panie pośle, mówimy o konkretnym artykule Michała Krzymowskiego. Mariusz Błaszczak zapowiadał, że będzie podana sprawa do sądu. Do tej pory nie była i wtedy ten artykuł nie był zgodny z prawdą, a dziś doniesienia mediów są zgodne z prawdą. My nie zgadzaliśmy się z sensem tego artykułu Paszkwilanckiego wtedy, a nie z tym, nie z podanymi kwotami, bo one się zgadzają, ale lider opozycji powinien być dobrze chroniony, tym bardziej, że były członek Platformy Obywatelskiej Ryszard Cyba chciał zamordować Jarosława Kaczyńskiego. Jeżeli ktoś poddaje wątpliwość sens ochrony pana premiera Kaczyńskiego, no to niech spojrzy, gdzie dziś jest Ryszard Cyba. To na koniec, panie pośle, Prawo i Sprawiedliwość pracuje jeszcze nad swoim programem. Tym przedstawionym w lutym? Oczywiście my cały czas pracujemy nad programem, dlatego że zmienia się rzeczywistość, zmienia się sytuacja gospodarcza i społeczna. Jesteśmy jedyną partią, która na bieżąco aktualizuje program i będziemy robili to, myślę, że do samych wyborów, a także po, kiedy będziemy rządzili. To jak często spotyka się Rada Programowa Prawa i Sprawiedliwości, bo od niej między innymi zaczynaliśmy? To jest pytanie do profesora Piotra Glińskiego, ale no, to... do rzecznika Prawa i Sprawiedliwości chyba też trochę jednak. Ale to nie tylko Rada Programowa pisze program, bo również są zespoły programowe. Profesor Bugaj mówił, że było jedno spotkanie ogólne, jedno w mniejszym kameralnym gronie od lutego. Ale profesor Ogliński, wiem to, bo rozmawiam z nim często, jest bardzo aktywny i spotyka się na mniej oficjalnych spotkaniach z ekspertami od poszczególnych dziedzin. To, że nie było ogólnego spotkania, nie znaczy, że nie ma spotkań roboczych. Są robocze spotkania, a oprócz tego pracują parlamentarzyści i zespoły parlamentarzystów i ekspertów. Działa zespół pracy państwowej. Jest Beata Szydło, która pracuje nad programem. Jest pan minister Jarosław Zieliński. Proszę zobaczyć, jak obszerny i szczegółowy mamy program. To jest jedyny program, który jest alternatywą. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Marcin Mastalerek. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Marcin Zaborski, do usłyszenia.